Dzisiejszym tematem, który chcę poruszyć, jest nawoływanie duszy. Jak ja to rozumiem. I powiem Wam szczerze, ja już do tego nawiązywałam, że miałam takie odczucie, mam jakieś takie odczucie od dłuższego czasu, że ta przestrzeń, która kiedyś należała do mediów telewizyjnych, została teraz przejęta przez. Znaczy, to jest oczywiste, to nie jest żadne odkrycie, przez przestrzeń internetową, po prostu media internetowe. I o co mi chodzi? Że znów to na zewnątrz będzie nam pokazywać jakiś obraz, i zawsze, prędzej czy później, będzie nas wszystkich wpędzać w jakieś schematy. W jakieś zewnętrznie narzucone nam konstrukcje, jeżeli będziemy tego słuchać. I tutaj jest taka bardzo śliska granica, bo znów inspirować się, a brać wszystko na poważnie, brać wszystko do siebie, nie biorąc pod uwagę swojego serca, swojej przestrzeni wewnętrznej, to są zupełnie inne rzeczy. I kiedy my będziemy stawiać na pierwszym miejscu zewnętrzny świat, jako naszego opiekuna i tak dalej, że tam będziemy szukać tych odpowiedzi dla siebie, nie stawiając na pierwszym miejscu siebie i Boga, który mówi w nas, to prędzej czy później będziemy błądzić. Ta przestrzeń internetowa tak nas pięknie kusiła świecidełkami tego wychodzenia z Matrixa, że teraz skończy się stara rzeczywistość. W nas się zaczęło budzić taka radość, hej, coś nowego, fajnego przyjdzie, w końcu, byliśmy już tym wszystkim zmęczeni. Aż w końcu prowadzi nas to na manowce, że słuchamy teraz sobie jakichś takich guru czy przewodników, którzy mówią nam, co mamy robić. I zaczynamy znów, prędzej czy później, być owieczkami pasionymi przez kogoś. I Jezus nie mówił, że mamy się do Niego modlić. On powtarzał, że Ojciec jest w nas, że On tylko przynosi informacje pewne. Ale nie on jest kimś, kogo mamy stawiać na tym piedestale. Wiecie, to jest temat rzeka i można by było o tym dużo. Ale chcę powiedzieć parę słów o nawoływaniu duszy, bo może najpierw o takiej przestrzeni, właściwie dwóch przestrzeniach znów, jak zwykle, na zasadzie rozpoznania. Podejmowanie decyzji z przestrzeni serca i podejmowanie decyzji z przestrzeni umysłu. I mówi do Was ktoś, kto wiele razy podjął decyzję, że tak powiem, z nie tej przestrzeni, co trzeba. I przez to, że wywiałam sama siebie na manowce, pustkowia wiejące, zawiane wichrem chaosu i nieszczęścia, to uczę się, jak za mnie iść. I dzielę się tym, co czuję. Przede wszystkim, co będę zawsze powtarzać, że nie ma jednej prawdy dla wszystkich, nie ma czegoś takiego jak zjednanie, że teraz wszyscy robimy to, a zauważyłam, że te zewnętrzne potrzeby zawsze będą nas w jakiś sposób jednać, ale nie jednać na zasadzie wszyscy równi i każdy wartościowy, tylko jednać na zasadzie teraz robimy wszyscy to, teraz wszyscy morsujemy, teraz robimy ćwiczenia oddechowe, teraz wszyscy robimy EFT, teraz każdy skupia się na sobie i wszystko odpuszcza i nic nie potrzebuje i tak dalej, i tak dalej. I my szukamy tych przewodników, zapominając kompletnie o tym, że natura jest tak różnorodna,
i przejawia tak wiele różnych stylów życia, odżywiania, bycia, temperamentów, że nie da się tego zjednać. Nie da się tego zjednać, bo to jest taka prosta, najprostsza na świecie prawda, gdybyśmy przyjrzeli się, ja będę to powtarzać w kółko, ale uczę się sama przez to nie wciskać w takie przestrzenie, gdzie nie pasuje. Ale co ci jest w stanie powiedzieć, czy gdzieś pasujesz, czy nie? Tylko i wyłącznie twoje odczucia. A czego nas uczy świat? Świat nas uczy, że jeżeli mamy w sobie jakieś odczucie dyskomfortu, jeżeli coś nam w środku nie gra, to znaczy, że z nami coś jest nie tak. I to działa trochę na takiej zasadzie, że na przykład właśnie dzisiaj sobie tak wyobraziłam orła zamkniętego chociażby w złotym pałacu. Cztery ściany złotego pałacu. Może tych ścian być więcej. Ale orzeł zamknięty w złotym pałacu, który nie rozumie dlaczego, ale czuje, że coś nie gra, coś mu nie gra. Te skrzydełka tak jakoś, no, chcą się wznieść, ale nie mogą. I co? I co mówi się mu świat zewnętrzny? Nie pragnij. Odpuszczaj. Nieważne są okoliczności zewnętrzne, ważne jest tylko, jak ty się czujesz. I to zaraz o tym też powiem, bo można to na wiele sposobów rozumieć. To nie chodzi wcale o to, że to nie jest prawda, co teraz powiedziałam, to ostatnie zdanie, ale zaraz do tego wrócę. W każdym razie wyobraźmy sobie takiego orła, który zaczyna myśleć sobie, hej, czuję dyskomfort, muszę coś z tym zrobić, muszę zacząć czuć się dobrze w tym pałacu, muszę zrobić wszystko, żeby czuć się dobrze. Przecież to jest złoty pałac. Mówią mi, że lepiej nie mogłem trafić. I co? I czego nas uczy? Ja to mówię oczywiście symbolicznie, ale czego nas uczy w ten sposób zewnętrzny świat? Czujesz dyskomfort? Weź tabletkę. Próbuj coś z tym zrobić. Jak nie tabletka nie pomoże, idź na terapię. Szukaj guru, który ci powie, co masz robić. Medytuj. Rób ćwiczenia oddechowe. Morsuj w wannie. I tak dalej, i tak dalej. I orzeł patrzy i on szuka. On będzie szukał w nieskończoność. A może to, a może tamto. Ja zrobię, a tu jeszcze tego nie próbowałem. Jeszcze przemaluję wszystkie ściany, bo może koloroterapia mi pomoże. Bo może, nie wiem, kino sobie zainstaluję, baseny. On może robić wszystko. I nigdy siebie nie znaleźć. Nigdy nie wpaść na pomysł, żeby otworzyć okno. Płakać mi się chce z jednej strony, kiedy o tym myślę. Ale zobaczcie, jakie to jest proste. A jak bardzo my błądzimy? Tylko przez to, że nie widzimy siebie. Nie zadajemy sobie pytań, jak ja to czuję. I w nawiązaniu do tych słów, które mówi Baszar, które są piękne i które wcale nie są głupie, że i być może ktoś może interpretować to zupełnie inaczej, bo złoty pałac będzie dla niego szczytem szczęścia i chwała mu za to, to ty masz sobie odpowiedź na to wewnętrzne pytanie, czy złoty pałac to jest twoje miejsce? Czy otwarte okno to jest ten lufcik, przez który wydostaniesz się tam, gdzie chcesz? Tylko ty to wiesz. Ale wracając do tego zdania, że okoliczności zewnętrzne nie mają znaczenia, tylko znaczenie ma tylko... jak on to powiedział? Że stan ducha, twój wewnętrzny stan ma znaczenie. To jest moje subiektywne zdanie, ale tak to czuję, że to nie chodzi wcale o to, że nie ma znaczenia, gdzie jesteś, bo wszędzie możesz czuć się dobrze i wszędzie powinieneś wręcz dbać o to, starać się czuć się fajnie. Na moje to chodzi o to, że to zobaczenie, że znaczenie we wszystkim, podstawowe znaczenie ma twoje samopoczucie,
to jak ty się czujesz wewnętrznie, dlatego że to tworzy twój świat zewnętrzny. Jeżeli orzeł będzie myślał, że on ma tam się odnaleźć w tym pałacu i on zasługuje na to, i to jest jedyne, co może mu się przytrafić, to tak będzie. Jeżeli wierzysz w to, że zasługujesz na okruchy, świat ci zafunduje okruchy. Jeżeli wierzysz w to, że cztery ściany to jest miejsce, gdzie masz być, świat stworzy ci cztery ściany. To wszystko jest odbicie naszego wnętrza. I dlatego odczuwanie ma znaczenie, bo to jest źródło tego, co mamy, tego, jak przejawia się nasza zewnętrzna rzeczywistość. I ja tak się przyglądam od lat temu samej sobie i tak sobie myślę, że ja próbowałam walczyć z tymi uczuciami. Gdzieś mi nie było fajnie, ale mówiłam sobie, co, muszę zrobić wszystko, żeby było mi fajnie. I teraz też. Tu nie chodzi o to, żeby to wszystko, właśnie, to też jest kluczowe. Tu nie chodzi teraz o to wszystko, żeby ten pałac złoty spalić z dymem i wkurzyć się, i żeby ten orzeł teraz wszystko podziobał, wkurzony, że to wszystko, w ogóle jak on mógł sobie na to pozwolić i w ogóle, wiecie. Bo to tak nie działa. Jak mi kiedyś tak fajnie przyszło takie zdanie, jak zadałam pytanie, co zrobić, od czego zacząć, to przyszło mi właśnie, i to jest też, to jest akurat, to się często powtarza, i to słyszałam od wielu ludzi, o tej wdzięczności. Dlaczego wdzięczność jest istotna? Bo wdzięczność to są małe takie ziarenka, które prowadzą cię do prawdy. Takie właśnie, ale takie okruszki prawdy, które prowadzą cię pomalutku do źródła, do twojego koryta. Na zasadzie, co wzbudza w tobie te dobre odczucia wewnętrzne? Kiedy się rozejrzysz po swojej przestrzeni, ta wdzięczność, to wyłapywanie tych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, to są takie lufciki do naszej wolności. Takie małe drzwiczki do kolejnych takich przestrzeni, które będą bardziej z nami kompatybilne, bo kiedy wyłapujesz ze swojej przestrzeni coś, za co jesteś wdzięczny, to otwierasz swoje serce naprawdę o sobie i tego zaczyna być coraz więcej, bo zaczynasz na tym skupiać uwagę. To, na czym skupiamy uwagę, się powiększa. I dlatego to jest taka piękna praktyka, że dajmy na to, rozglądam się po swoim domu i myślę sobie, hej, za co jestem wdzięczna? Za kotka? Za pianino, które tu stoi? Za gitarę? Za, nie wiem, za fajne, wygodne buty, bo mogę w nich chodzić po klifach? I cokolwiek, za roślinki, bo je kocham? I zobaczcie, jak to fajnie zaczyna nam pokazywać, co jest z nami kompatybilne. Tak jak ten orzeł może się rozejrzeć po swoim pałacu i pomyśleć, hej, za co jestem wdzięczny? Za tą szybę na przykład, bo ona mi pokazuje niebo. I ten widok przywoła w nim pamięć nieba. Tą otwartą przestrzeń w sercu otworzy. Aż w końcu on się skapnie, hej, ale jeżeli jest okno, to jest też taki fajny, dziwny uchwyt, za który ja mogę złapać, hej, otworzę go, zobaczymy, co się stanie. Coś jeszcze, bo dzisiaj nagrywałam właśnie, aha, że dusza się upomina po siebie. Poprzez ciało, poprzez odczucia. I tam, gdzie jest dyskomfort, tam są właśnie takie wierzenia w nas, które nas blokują, które nas często pchają do czegoś, czego dusza tak naprawdę nie chce, albo powstrzymują przed czymś, czego ona tak naprawdę chce. Dlatego rozpoznawanie tych dyskomfortów i ukrytych pod spodem przekonań, na przykład, nie wiem, zasługuje na okruszki. Albo nic się nie da zrobić, przecież ja nigdy nie będę, na przykład, nie wiem, tego robić, co chcę, nie? To nas prowadzi do odkrycia tych więzów, którymi sami się tak naprawdę związujemy, a z kolei pozytywne odczucia w nas prowadzą nas do tych lufcików, na wolność. Pokazują nam, co nam w duszy gra.
Dusza chce się bawić, dusza chce kreować, dusza chce tworzyć, cieszyć się i naturalnym stanem jest radość. No i ona właśnie ma tak, że się upomina o siebie. Najpierw delikatnie, na przykład kiedy jesteśmy dziećmi, to podsyła nam różne marzenia, wyobrażenia. Zaczynamy rozpoznawać siebie, hej, gdzie jest mi fajnie, co ja lubię robić, co mnie kręci. Tak jak ja zawsze lubiłam palić ogniska jako dzieciak na podwórku, siedzieć do nocy. A jeżeli nie słuchamy, jeżeli za tym nie idziemy, bo narastają w nas potem z czasem różne takie oczekiwania właśnie świata zewnętrznego, zaraz jeszcze będę mówić też o moralności, trochę tak wspomnę, o moralności, o różnych takich zasadach, które są nam pokazywane jako szlachetne. I to wszystko, my jesteśmy tym ładowani i tak zatracamy ten język naszej duszy, ale ona się będzie upominać, jak taka rzeka, która jak postawisz tamę, to będzie wybijać bokiem. Tylko, że później już ona upomina się, dlatego na świecie tak dużo ludzi choruje, bo to nam pokazuje, hej, 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 to nie ta droga, zawracaj. To jest dla mnie takie proste, coraz bardziej proste, bo wiele razy pobłądziłam i wiele razy byłam na tej dobrej ścieżce i widzę to. Czuję to i to ktoś się może kompletnie z tym nie zgadzać. To jest moja prawda. W każdym razie, była kiedyś historia o dziadku, który, o pa, właściwie panu, który, nie wiem, tam starszy pan generalnie, który zachorował. Nie będę mówić na co, bo to nie ma znaczenia, no, jakaś tam śmiertelna choroba. No i lekarze mu odpowiedzieli, że zostało mu kilka miesięcy życia, może ze 3, może ze 4, nie wiadomo, może pół roku. No i on się z tym pogodził, sprzedał chatę i wszystkie pieniądze, które miał, stwierdził, że przeznaczy na podróże, bo zawsze chciał i kochał podróżować. I pojechał w świat. Wrócił po paru miesiącach na badania. Już taki z przekonaniem, że tam już spełnił swoje marzenie i po prostu wiecie, co ja powiem, wiecie, co ja powiem, że już trumnę będzie kupował zaraz. No i lekarz mu powiedział, że nie ma żadnej choroby, że to wszystko zniknęło. Nie ma śladu. Ja kocham tą historię. Zaczął żyć swoją radością po prostu. To jest prostsze, niż nam się wydaje. Ale właśnie często jest tak, że te decyzje podejmowane z rozsądku, które uczy się nas podejmować, nas też nauczono, że miłość to jest właśnie poświęcenie. Myślę, że wielu z nas, nie każdy miał to szczęście. Że uczono nas, że masz przede wszystkim o siebie zadbać, a potem dawać innych, bo z pustego to i Salomon nie naleje, chociaż niby to jest takie też powszechne. Ale uczono nas, że taki wymiar miłości to jest poświęcenie, rezygnacja, taki najwyższy wymiar miłości. Tego nas uczył świat, przynajmniej ten świat taki kościelny, że najwyższy wymiar miłości to jest taki, że ty się poświęcasz, rezygnujesz z siebie dla innych. Tylko, że co się wtedy dzieje, kiedy my idziemy za głosem takiego rozsądku, moralności i nawet choćby, nie wiem, jak umysł nam mówił, brawo, brawo, życie ci to jakby, Bóg ci to kiedyś w niebie ci za to odpłaci, to my prędzej czy później na tej drodze zaczynamy kreować cierpienie, bo nie da się dać szczęścia, jeżeli samemu się go w środku nie ma. Dzielimy się tym, co mamy wewnątrz. Banał. Banał, ale banał, który nadal jest. Znaczy, nie wiem, brak mi słów czasami. Uczę się tego sama, że choćby nie wiem, jak decyzje wydawały się rozsądne i mądre, one potrafią nas prowadzić w takie przestrzenie, gdzie jakimś cudem nie czujemy się szczęśliwi, chociaż wydaje nam się, że wszystko zrobiliśmy dobrze.
I chociaż umysł by nas przekonywał na milion sposobów, że jeszcze chwilę, jeszcze popchaj ten kamień pod górkę, jeszcze metr, jeszcze kilometr, wiesz co, jeszcze jeden dzień, ale już ci obiecuję, że za tą górką, za tą kolejną górką, to będzie skarb, to będzie pięknie. I my tak kulamy, i tak kulamy, i tak kulamy, i tak. I to właśnie jak ta kulka żuczka gnojownika staje się coraz większa, i tej kupy coraz więcej się do niej przykleja, i jakoś się ta historia nie kończy. A odpuszczać, to myślę, że to chodzi o to, żeby odpuszczać sobie właśnie to kulanie czegoś, co nam nie służy i co wcale nie jest nam potrzebne. Nie dodawać, tylko odejmować. Im bardziej, im więcej rzeczy jesteśmy w stanie odjąć, tych rzeczy, których wcale tak naprawdę nie czujemy, tym lżejsi się stajemy. I nie mamy sobie właśnie odejmować tego, co nam sprawia radość, jak Szymon Słupnik, który myśli, że zaskrobić, jak to się mówi, zaskrobić sobie łaskę Boga, to jest takie słowo, że nie wiem, że im bardziej będzie rezygnował z własnego szczęścia, tym bardziej Bóg go będzie kochał. To jest odwrócony do góry nogami.